Dzień dobry, witam Was serdecznie 18 października i pozdrawiam z Katowic. Czy masz prawdziwego przyjaciela? Takiego przyjaciela, do którego dzwonisz za każdym razem, kiedy cokolwiek się dzieje? Czy to coś pozytywnego, czy coś negatywnego? Takiego, z którym chcesz się dzielić wszystkim, co dzieje się ważnego w Twoim życiu. Takim przyjacielem chce być Pan Bóg. I chcę, abyś ty z nim właśnie rozmawiał. Rozmawiał o tym, co jest dobre w twoim życiu, cieszył się z nim radością, a także dzielił się tym, co cię trapi, co cię męczy. Abyś rozmawiał o tym, co potrzebujesz. I o tym też mówią dzisiejsze wersety. W Psalmie 50, 15 czytamy: Bóg mówi: Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. W pierwszym liście Piotra 5:7 czytamy: Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Jesteś kimś bardzo ważnym. Bóg chce być Twoim przyjacielem. Chce, abyś Go wzywał wtedy, kiedy jest Ci źle. Obiecał, że Cię wybawi, że będzie z Tobą, że Cię będzie prowadzić. Wczoraj w czasie nabożeństwa rozważaliśmy tekst o tym, że wszystko jest marnością. Wszystko się traci, wszystko ulatuje. Ale jeżeli opieramy się na Bogu, to wszystko nie ma znaczenia. Tylko Bóg i ta ufność, że On się o nas zatroszczy. Bo wszystko nam da, co będziemy potrzebować. Nawet jeżeli Go o to nie poprosimy, po prostu nam da. Dzisiaj jest także Dzień Ewangelisty Łukasza, przyjaciela Boga, przyjaciela Jezusa, który z Nim wędrował, który napisał dwie księgi, który także po wniebowstąpieniu Pana Jezusa był przyjacielem apostoła Pawła i razem z Nim towarzyszył Mu w wielu przygodach, w wielu niedolach, w wielu rzeczach, które przeżył. To byli przyjaciele. Oni dają też nam wzór, jak możemy być przyjaciółmi Boga. Bo Bóg chce być Twoim przyjacielem. A czy Ty jesteś dobrym, Bożym przyjacielem? Czy rozmawiasz z Nim? Czy masz dla Niego czas? Czy może wołasz do Niego tylko wtedy, kiedy jest Ci źle i coś potrzebujesz? Kiedy jest to taki alert? Bądź dobrym przyjacielem Boga. Rozmawiaj z Nim o wszystkim. A nawet jeżeli jest Ci źle, to pamiętaj, że On jest blisko i możecie wspólnie milczeć na ten sam temat. Módlmy się. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz być przyjacielem każdego z nas. Pomóż nam być dobrymi Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy nie tylko pamiętali o Tobie wtedy, kiedy jest nam źle, ale też wtedy, kiedy jest nam dobrze i kiedy spełniasz nasze potrzeby i prośby. Pomóż nam nie zapominać o tym ważnym słowem, jakie jest dziękuję. Panie, wysłuchaj nas, kiedy każdy z nas do Ciebie przychodzi z prośbami, dziękczynieniami i chwałą. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia.